żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie wszyscy mówią, że wierzą, ale ich serca i czyny są dalekie od prawd Bożych. I chcę Ci powiedzieć, że nieważne, co w życiu osiągnąłeś, ile masz lat, czy masz kasę na koncie, czy nie, czy jesteś dobry, czy zły, chcę Ci powiedzieć, że każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Wiem, może dzisiaj jeszcze tego nie wiesz, ale taka jest prawda, bo bez Jezusa jesteś martwy w środku. Chcę Ci właśnie dzisiaj powiedzieć o tej przemianie serca, o transformacji serca, którą ja doświadczyłam ponad 9 lat temu. Kiedyś byłam osobą bardzo nieśmiałą. Unikałam ludzi, izolowałam się. Byłam odrzucona i poniżona. Moje życie było wegetacją. Przez 20 lat żyłam w nieudanym związku. Nie było w tym związku miłości. Po wielu latach dowiedziałam się, że to była podróbka. Ale Bóg uratował mnie z tego. Chcę Ci powiedzieć, że narodziłam się na nowo. Wtedy, kiedy zrozumiałam, że w centrum mojego życia jest moje ego, że tak naprawdę jestem grzeszna, że jestem pusta w środku. Zrozumiałam to wtedy, kiedy właśnie moje małżeństwo zaczęło się sypać. Ja wiedziałam, że jest Bóg, ale Go nigdy nie doświadczałam. A Jezus to dla mnie był ten, który wisiał na krzyżu i który nic nie może. I wiecie, ja kiedyś usłyszałam Ewangelię od pewnych ludzi, ale ją zignorowałam. I po jakimś czasie dotarło do mnie, że ja już po ludzku sobie nie radzę, że tak naprawdę chodziłam na terapię, ponieważ moje smutki kuiłam w alkoholu. Chodziłam na psychoterapię, ale nic nie pomagało. Chcę Ci powiedzieć, że pomógł mi tylko Jezus. On jest najlepszym terapeutą. Jezus Chrystus. Bo Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. On uratował moje życie. On odbudował moje życie. Postawił je na skalę. Dzisiaj jestem nową osobą. Jestem nowym stworzeniem. Dostałam nowe serce. Dlatego, że uwierzyłam w doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. W to, że On umarł za mnie i zmartwychwstał po 3 dniach. I otworzyłam przed Nim swoje serce. I zaprosiłam Go do siebie. I uczyniłam Go moim Panem i Zbawicielem. I chcę Ci powiedzieć, że to jest najlepszy ratownik dla tego zgubionego świata. Bo człowiek bez Jezusa jest martwy. Jest pusty w środku. Chcę Ci powiedzieć, że nawet najlepsze życie religijne jest obłudne. Ja taka byłam. Chodziłam do kościoła, ale po wyjściu z kościoła robiłam te same głupoty. I wiesz, o czym mówię. Grzeszyłam w swoim sercu. Swoim językiem niejedną osobę zabijałam. Raniłam ludzi wokół. Ale kiedy zrozumiałam, że Bóg podniósł grzech do rangi serca, zrozumiałam, że jestem mordercą i zawołałam do Jezusa, że Go potrzebuję, że ginę i On mnie uratował. I to było ponad 9 lat temu. I On zmienił moje serce. Dzisiaj mam nowe serce, serce kochające, bo cała Boża miłość dzisiaj jest we mnie. Duch Święty zamieszkał we mnie. Jestem zjednoczona z Duchem Świętym. Jestem dzisiaj Nim wypełniona. Dzisiaj Bóg odpowiada na moje modlitwy. To cudowny Bóg miłości. Ta miłość jest bezwarunkowa. I dzisiaj On do Ciebie mówi, abyś otworzył swoje serce. Abyś spokutował z dotychczasowego życia bez Niego. Abyś uwierzył w doskonałą ofiarę. I abyś oddał Mu panowanie. A nigdy tego nie pożałujesz. Bo chcę Ci powiedzieć,
że to wszystko kiedyś przeminie. Przyszedłeś nagi na ten świat i nagi odejdziesz i nic stąd nie zabierzesz. A dzisiaj mówię ci o prawdziwym życiu z Bogiem tutaj na ziemi. A co dopiero w wieczności? Możesz tego doświadczyć. Możesz doświadczyć prawdziwego życia, ponadnaturalnego życia duchowego tutaj na ziemi. Kiedyś jak staniesz przed Bogiem, będzie już za późno. Dlatego dzisiaj głoszę ci słowa prawdy, słowa zbawienia, słowa życia. Ojcze, ja modlę się, aby ta prawda przeżywała serca i umysła ludzi. Modlę się, aby każda demoniczna zasłona spadła z ich umysłu, aby oni mogli zrozumieć prawdę o Tobie, że tylko Ty jesteś jedynym ratownikiem i jedynym zbawicielem.